Hej, tu Gosia. Przygotowałam dla Was dzisiaj zdobienie z monsterą, które wykonałam przy użyciu stempli. Bazą do tego nail artu jest lakier termiczny z Born Pretty Store, który daje efekt gradientu i przyznam, że bardzo ładnie wygląda pod listkami monstery. Jeśli jesteście ciekawe, jak wykonać to zdobienie, to zapraszam do oglądania. Zaczynam jak zawsze od nałożenia bazy i jest to Orly Nail Defense. Następnie nakładam mój kolor bazowy. Jest to lakier z Born Pretty o numerze 29. W opisie na dole znajdziecie link do tego lakieru, jak i do innych produktów, których użyłam w tym filmiku. Przechodzimy do stempli. Będę używać płytki z Beloved Plates o numerze B11 i jest to Summer Paradise. Ale zanim przejdę do stemplowania, przyklejam tasiemkę ochronną, dzięki której będę miała troszeczkę mniej sprzątania. Jak już odbiłam wzorek, zdejmuję tasiemkę i jak widzicie jest dużo mniej czyszczenia skórek niż jak się stempluje bez tych tasiemek. Ale co nieco niestety doczyścić trzeba. Na koniec nakładam top coat. I tak wyglądają skończone paznokcie. Jak zawsze, jeśli ten filmik Wam się spodobał, to poproszę o kciuka do góry i subskrybujcie mój kanał, ponieważ co tydzień pojawia się nowy filmik. Do usłyszenia następnym razem. Pa!